W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Ludwiku Maryjo Grunią de Montfort, módl się za nami. Rozpoczynamy 21 dzień naszego przygotowania do oddania się Maryi w matczyną niewolę miłości. Dziś rozważymy punkty 152 do 163 traktatu. Podaliśmy już wiele powodów, dla których nabożeństwo, jakiego uczy nas święty Ludwik, jest tak skutecznym i doskonałym. Oddaje nas na służbę Panu Bogu, pozwala naśladować Chrystusa i ćwiczyć się w pokorze, zapewnia nam matczyną pomoc Maryi, pozwala nam oddać Panu Bogu większą chwałę. Dzisiaj oraz jutro rozważymy, w jaki sposób to poświęcenie prowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Święty Ludwik pisze, że to nabożeństwo jest łatwą, krótką, doskonałą oraz pewną drogą, aby osiągnąć to zjednoczenie. Droga oddania się Maryi jest więc drogą łatwą do zjednoczenia z Bogiem. Ścieżki do zjednoczenia z Bogiem są zawsze naznaczone krzyżem. Czy to prześladowaniami, czy nieporozumieniami, pokusami, oschłością duszy, ciemnymi nocami, o których pisze święty Jan od Krzyża. Ale na drodze Maryi idzie się łagodniej i spokojniej niż innymi drogami. Moglibyśmy zapytać, jak to możliwe, skoro historia pokazuje nam, że święci głęboko oddani Maryi musieli przecież tak wiele wycierpieć. Święty Ludwik odpowiada: to prawda, że najwierniejsi słudzy Najświętszej Panienki, jako najwięksi jej oblubieńcy, otrzymują od niej największe łaski i przywileje, a są nimi właśnie krzyże. A jednak, pisze dalej święty, najlepsza ta matka wszystkie ich krzyże zaprawia słodyczą matczynej łagodności i namaszcza czystą miłością, tak że słudzy Maryi przyjmują je z weselem. Tak więc sługom Maryi udaje się nieść nawet większe krzyże, ale z mniejszym trudem, dzięki szczególnemu pokrzepieniu, jakie otrzymują od Maryi. Jest to krótka droga do odnalezienia Jezusa Chrystusa, zarówno dlatego, że nie można na niej zabłądzić, jak i dlatego, że to droga radośniejsza i łatwiejsza, a więc idzie się nią o wiele szybciej. Żyjąc w poddaństwie i w zależności od Maryi, w krótkim czasie postąpimy dalej, aniżeli przez całe lata żyjąc w samowoli i opierając się na własnych siłach. Droga oddania Maryi jest drogą doskonałą, najlepszym sposobem na spotkanie i zjednoczenie się z Jezusem Chrystusem, ponieważ Najświętsza Maryja Panna jest istotą najdoskonalszą i najświętszą ze wszystkich stworzeń, a Jezus Chrystus, doskonale do nas przychodząc, nie obrał sobie innej drogi w swej wielkiej i przedziwnej podróży. Najwyższy i niepojęty, niedostępny, ten, który jest, zechciał przyjść do nas małych robaczków ziemskich, którzy jesteśmy niczym. I jak to się stało? Zszedł do nas właśnie przez Maryję. I przez nią też powróci
aby królować. Jest to pewna droga do Jezusa Chrystusa i osiągnięcia doskonałego zjednoczenia z Nim. Święty Ludwik potwierdza, że praktyka ta nie jest bynajmniej nowa, ale od wieków istniejąca w Kościele. Święty Odylon w XI wieku praktykował ją publicznie. Błogosławiony Marinus z tego samego okresu uczynił się niewolnikiem Najświętszej Panienki w obecności swojego kierownika duchowego. Ojciec Szymon Rochas rozpowszechnił to nabożeństwo w Hiszpanii i Niemczech. Ojcowie Teatyni nauczali go we Włoszech, na Sycylii i w Sabaudii. Ojciec Stanisław Falacio z Towarzystwa Jezusowego wspaniale promował ją w Polsce. Lista świętych, którą podaje święty Ludwik, jest bardzo długa. Tutaj ograniczymy się tylko do nadmienienia, że w całym traktacie święty Ludwik nie tylko udowadnia swoje twierdzenia, argumentując i cytując Pismo Święte, ale nieustannie odwołuje się do ojców i doktorów Kościoła oraz wielkich mistycznych świętych, których doktryna jest uznawana przez Kościół, jak święty Augustyn, święty Bernard, święty Bonaventura czy święty Tomasz z Akwinu. Sam ojciec święty Jan Paweł II pisał o traktacie w 160. rocznicę jego opublikowania. Doktryna świętego Ludwika Marii wywarła wielki wpływ na pobożność maryjną wielu wiernych i również na moje życie. Jest to nauka sprawdzona w życiu, o wielkiej głębi ascetycznej i mistycznej. Mariologia świętego Ludwika jest zakorzeniona w tajemnicy trynitarnej oraz w prawdzie o wcieleniu Słowa Bożego. Na początku dzisiejszego rozważania stańmy w obecności Pana Boga, prosząc Go o wszelkie dary Ducha Świętego oraz o opiekę Maryi. Prośmy szczególnie o łaskę poznania Matki Bożej, głębokiej miłości do niej, o dar naśladowania jej cnót oraz otwartości na działanie Ducha Świętego. Dzisiejsze rozważania zaczerpnięte są z tekstów świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Jako dodatek do traktatu o prawdziwym nabożeństwie, święty Ludwik zachęca nas do tego, by pobożność maryjną, jakiej nas uczy, aplikować także podczas przyjmowania Komunii Świętej. W kilku krokach radzi, co możemy zrobić, aby nasza więź z Chrystusem w Eucharystii stała się jeszcze ściślejsza przez pośrednictwo Matki Bożej. Po pierwsze, święty Ludwik zaleca, byśmy przed Komunią Świętą głęboko upokorzyli się przed Bogiem, przypominając sobie, że nie jesteśmy godni przyjmować Go do naszego serca. Wyrzekniesz się zupełnie swego skażonego wnętrza i swych dyspozycji, jakkolwiek w świetle miłości własnej wydawałyby Ci się dobre. Odnowisz akt ofiarowania się, mówiąc: Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Jestem cały Twój i wszystko moje jest Twoim. Jestem cały Twoją własnością, Pani ukochana, ze wszystkim, co posiadam. Będziesz błagał tę dobrą Matkę, by użyczyła Ci swego serca, byś jej Syna z tym samym, co ona, przyjął usposobieniem. Powiedz jej, że chwała jej Syna wymaga, by nie przyjmować Go do serca tak skalanego i niestałego jak Twoje, bo byłoby to dlań ujmą.
lecz jeśli ona w Twym sercu zechce zamieszkać, by przyjąć swego Syna, może to uczynić dzięki temu, iż jest władczynią serc. Przez nią więc Syn jej zostanie przyjęty odpowiednio, nieskazitelnie i bez lęku przed obrazą lub zniewagą. Powierz jej z ufnością, że wszystko, co jej dałeś ze swego dobra, to zbyt mało, by ją prawdziwie uczcić, lecz przez Komunię Świętą pragniesz złożyć jej ten sam dar, jaki złożył jej Ojciec Przedwieczny. Przez to więcej ją uczcisz, niż gdybyś wszystkie dobra całego świata oddał jej w ofierze. Powierz jej wreszcie, że Jezus, który miłuje ją miłością wyłączną, pragnie dalej znajdować w niej swe upodobanie i spoczynek, choćby nawet w Twojej duszy, brudniejszej i uboższej niż stajenka w Betlejem, do której Jezus chętnie przyszedł, gdyż ona tam była. Poprosisz o jej serce czułymi słowami: biorę Cię jako całe me dobro, daj mi Twe serce, Maryjo. Podczas Komunii Świętej, gdy będziesz gotowy do przyjęcia Pana Jezusa, powiesz Mu 3 razy: Panie, nie jestem godzien. Za pierwszym razem mów do Ojca Przedwiecznego, że dla złych myśli i niewierności wobec tak dobrego Ojca nie jesteś godzien przyjąć jedynego Syna. Niech jednak raczy spojrzeć na Maryję, swoją służebnicę, która mówi: oto ja, służebnica Pańska. Ona to czyni wszystko za Ciebie i napełnia Cię wielkim zaufaniem i szczególną nadzieją wobec Jego majestatu. Panie, nie jestem godzien. Powiedz Chrystusowi, że we własnych zasługach, we własnej mocy i we własnym przygotowaniu nie pokładasz ufności jak Ezaf, ale jedynie w zasługach i przygotowaniach Twej ukochanej Matki Maryi, jak niegdyś młody Jakub w staraniach Rebeki. Powiedz mu, że jakkolwiek jesteś grzesznikiem i Ezawem, ośmielasz się przystąpić do Jego świętości, wsparty na zasługach Jego świętej Matki i jej cnotami przyozdobiony. Powiesz Duchowi Świętemu: Panie, nie jestem godzien. Powiesz, że z powodu oziębłości i nieprawości Twych czynów i z powodu zatwardziałości wobec Jego natchnień nie jesteś godzien przyjąć arcydzieła Jego miłości. Jednak całą Twoją nadzieją jest Maryja, Jego wierna oblubienica. Po Komunii Świętej w głębokim skupieniu wprowadź do serca Maryi Jezusa Chrystusa. Oddasz Go Jego Matce, która Go przyjmie z miłością, posadzi na zaszczytnym miejscu, w głębokiej pokorze Go uwielbi, doskonale Go ukocha, czule obejmie i odda Mu w duchu i w prawdzie wiele powinności, które naszemu ciemnemu umysłowi są całkiem nieznane. Możesz także w głębokiej pokorze serca trwać w obecności Jezusa, przebywającego w Maryi, lub jak niewolnik stanąć przed bramą królewskiego pałacu, w którym król rozmawia z królową, a w przekonaniu, że oni rozmawiając ze sobą, Ciebie nie potrzebują, wznieś się w duchu do nieba i obejmij całą ziemię, prosząc wszystkie stworzenia, by za Ciebie Jezusowi i Maryi składały hołd dziękczynienia, uwielbienia i miłości. Pójdźcie, upadnijmy i pokłońmy się. Możesz też sam prosić Jezusa w łączności z Maryją o to, by Jego Królestwo nastało na ziemi przez Jego Najświętszą Matkę, lub o mądrość Bożą, o miłość, o przebaczenie grzechów czy inną łaskę, zawsze jednak przez Maryję i w Maryi, mówiąc w pokorze: Panie, nie patrz na grzechy moje, lecz niech Twe oczy ujrzą we mnie tylko cnoty i zasługi Maryi. Pomóc na swe grzechy, dodaj: nieprzyjazny człowiek to sprawił, ja to uczyniłem, który sobie największym jestem nieprzyjacielem, albo on ma wzrastać, ja się umniejszać. Jezu mój, wzrastaj w mej duszy, a ja niech maleję. Maryjo, potrzeba, byś Ty we mnie wzrastała,
sam zaś muszę stać się mniejszy niż jestem. Jezu, Maryjo, wzrastajcie we mnie i mnóżcie się poza mną w bliźnich moich. Święty Ludwik podsumowuje, zapewniając nas: im więcej w Komunii Świętej pozwolisz działać Maryi, tym bardziej Jezus będzie uwielbiony. Tym więcej zaś pozwolisz działać Maryi dla Jezusa i Jezusowi w Maryi, im głębiej się upokorzysz i im uważniej będziesz się przysłuchiwać w pokoju i milczeniu, nie pragnąc niczego widzieć, smakować lub odczuwać. Sprawiedliwy bowiem żyje zawsze i wszędzie z wiary, zwłaszcza gdy przyjmuje komunię świętą, będącą dziełem wiary. W litanii do Ducha Świętego prośmy o dar prawdziwego poznania Maryi i Chrystusa przez nią. Prośmy, by każda nasza komunia święta była od dziś momentem spotkania z Chrystusem przez wstawiennictwo Jego Matki. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu, zmiłuj się nad nami. Duchu Prawdy, pouczający nas o wielkiej prawdzie, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę, zmiłuj się nad nami. Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś jest w nas, zmiłuj się nad nami. Duchu mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu łaski i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Duchu mocy, miłości i umiaru, zmiłuj się nad nami. Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami. Duchu pokory i czystości, zmiłuj się nad nami. Duchu dobroci i słodyczy, zmiłuj się nad nami. Duchu łask wszelkich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, którym apostołowie zostali napełnieni,
zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. Od wszelkiego złego wybaw nas, Panie. Od grzechu każdego wybaw nas, Panie. Od pokus i zasadzek szatańskich wybaw nas, Panie. Od zarozumiałości i rozpaczy wybaw nas, Panie. Od opierania się prawdzie objawionej wybaw nas, Panie. Od uporu i zatwardziałości serca wybaw nas, Panie. Od wszelkiej zmazy duszy i ciała wybaw nas, Panie. Od ducha nieczystego wybaw nas, Panie. Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie. Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna wybaw nas, Panie. Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało, wybaw nas, Panie. Przez stąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem, wybaw nas, Panie. Przez stąpienie Twe na apostołów, wybaw nas, Panie. W dzień sądu Twego, wybaw nas, Panie. My, biedni grzesznicy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc z ducha, również z ducha działali, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego nigdy jej nie zbezcześcili, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc wedle ducha, nie ulegali pożądaniom ciała, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy zachowali jedność ducha w więzi pokoju, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy doświadczali wszelkiego ducha, czy od Boga pochodzi, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas swym duchem wszechwładnym umocnił, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.